Normalnie na Palionowie robię za instruktora jazdy i uczyłem Davika jak jeździć autem, ale w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że dam mu opcję nauczenia mnie jak jeździć autem według niego. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i to jest kolejny odcinek na Palionowie. I tak jak słyszeliście na początku, dzisiaj to ja będę uczył się jeździć autem. Oczywiście Davik o tym jeszcze nic nie wie, za chwilę mu dopiero to powiem. Więc zaraz pójdziemy i powiemy mu, że dzisiaj to on zostanie instruktorem, a ja zostanę dzisiaj, prawda, uczniem. Ale zanim to koniecznie wbijcie na Chef Shopa, prawda, tu macie... takie etui, prawda? Dodatkowo automatycznie pokazałem kciuki w górę, więc możecie stawić także łapkę w górę, żeby, prawda, łapka w górę to jest, wiecie, to jest jak zjedzenie śniadania rano, nie? Że powinno się zostawić, prawda? I możecie też być na Instagrama, link oczywiście jest w opisie tam, prawda? Wrzucam sobie zdjęcia, wrzucam sobie story i tak dalej, możecie wbić tam, czasem robię live'a, więc jak ktoś chce być na bieżąco, to powinien tam właśnie być. Dobra, słuchajcie, nie będę chyba przedłużał tego, tylko idę tutaj Davikowi powiedzieć, zobaczymy, co on wykmini jako instruktor, jakie on mi tutaj zadania dał, no bo on totalnie się nie zna na tym, jak to zrobić, bo przecież to nie jest instruktor zawodowy, ja, prawda, to studiowałem latami i nocami, prawda? A on to tak raczej będzie musiał to zrobić na podstawie tego, co zaobserwował, kiedy ja go uczyłem. No a to może ciekawie wyjść. Czekajcie, czy on jest u siebie na... jest u siebie na chacie. Dobra, uwaga, czekajcie, żeby nie było, że mu się wbijam na chatę. Chociaż jest otwarta furtka, to się wbijam jednak. Uwaga. Dzień dobry. Dlaczego pan przerywa moją ciszę? Nie. Jaką ciszę nocną? Patrz, to jest 14. Słuchaj mnie uważnie, bo nie będę dwa razy powtarzał. Ja byłem instruktorem, ale dzisiaj postanowiłem, że oddam się w twoje ręce, jako że ci poszło dobrze na ostatnim, prawda, na ostatnich jazdach. No to oddam się w twoje ręce, żebyś to ty... Elo, no elo. Żebyś to ty cześć. Mógł, prawda... ale ty mnie słuchasz, czy ja mówię sam do siebie? Cześć. Słuchaj, bo dzisiaj to ty będziesz mnie uczył jeździć autem. Ja! No, dzisiaj to my się zamienimy i to ty będziesz mi mówił, gdzie mam jeździć, jak mam jeździć, co mam robić. Dzisiaj jeździmy po twojemu, więc dzisiaj to jest twój wielki dzień. Jak się lepiej z tym czujesz? Zapnij te pasy. Ja dobra. Zapnę, oj, obiecuję, że zapnę pasy. Czekaj, idziemy do... Dobra, ale czekaj, bo zanim gdziekolwiek zajdziemy, to ja bym chciał, żebyś ty po prostu oficjalnie powiedzieć, że w tym momencie ty decydujesz, więc uwaga. 3, 2, 1, 0, to jest ten moment, w którym... ty decydujesz, co będziemy robić, rozumiesz? Rozumiesz to, że teraz tak. Od ciebie zależy to wszystko, więc... Dobra, a więc najpierw odpowiesz mi na kilka prostych pytań. Ale czekaj, zanim jeszcze odpowiem na kilka prostych pytań, to musisz być świadom tego, że podejmując się tego challenge'u, bierzesz pełną odpowiedzialność za wszystko, co się wydarzy, wiesz o tym. Opie, ja jestem zawodowym kierowcą. Jeszcze nie zdałem, ale zdam. No, dobra. No, właśnie. Kilka prostych pytań. Jeżeli widzisz Milki na przystanku, a jedziesz furą, co robisz? Czekaj, no myślę z twoją logiką, dodaję gazu. Czemu moją logiką? No, myślałem się, że to chciałeś, żebym powiedział. Więc dodaję gazu. Dobrze, ponieważ jest zakaz zatrzymywania się. A, no dokładnie. Tu jest miejsce dla busów, a nie dla mnie. Więc dodaję dobrze. Gazu. Dobrze, w tym miejscu właśnie tak to wygląda. Ale przejdźmy w troszeczkę inną perswazję, zapraszam. Tutaj. Gdzie ty jesteś? Sytuacja tu na dole. Sytuacja się zmienia na tej to ulicy, tu. Ponieważ tutaj. Co byś zrobił, gdybyś zobaczył ładną panią? A na tamtym przystanku, jakbym zobaczył ładną panią, to się nie mogę zatrzymać? Ale co byś zrobił? Dobra, co bym zrobił, gdybym tu zobaczył ładną panią? No, tak. A dobra, tu wiem, dlaczego wygląda sytuacja inaczej. Tu mamy, prawda, taki parking, tu można... No właśnie! I można, prawda, przyjść tu, tak. Tu pobajerować tak. I jest, prawda, załatwiona sytuacja. Achtung! I wziąć panią do auta, dobrze. Wychajse! Okej, następne. No, następne. Kolejne pytanie, które muszę ci zadać, żebyśmy w ogóle... bo ja nie wiem, czy ty w ogóle wiesz, w co się gra. Jedziesz tutaj samochodem rozpędzonym z prędkością 70 km na godzinę. Mhm. A za zakrętem widzisz, że stoi pies. No. Pies, który ale włapie... Ale czekaj, jaki pies? Policjant, sorry. A za rogiem siedzi policjant z fotoradarem na miernikiem prędkości szybkim. Co robisz? Zawracam. Nie zawracasz. Zwalniasz! Nie możesz jechać 70, tylko 50. No ale, zwalniasz! Ale patrz, ale jak jadę, ale od tej sytuacji wygląda to tak. Gdybym to nie ja był policjantem i gdyby tam był jakiś inny policjant, który by siedział z suszarką, no to jak ja widzę, że tam jest, to w tym momencie kierunkowska skręcam tu, nawracam i jadę w drugą stronę, widzisz?
Żeby nie konfrontować się. Widzisz, tu, to jest myślenie, dobrze. Bo przecież tamten policjant nie będzie cię gonił, nie? Kurczę, ale jakby teraz sprzedałem tripa, znaczy tipa. No, w sumie pomyślałem o tym. A ostateczne pytanie, jak widzisz, że po ulicy przebiega sobie chłop albo baba. Dobrze. A ty jedziesz autem, to co robisz? No zatrzymuję się. Jakie za... Slalom! Czemu slalom robisz? Ale jak ja mam slalom? Patrz, ale jak tu będzie chłop, a tu będzie baba, no. To jak ja mam zrobić slalom? Mam przyjechać no, kurde, tu i zrobić chodnikiem. Takie... No ale to jest bez sensu, autem nie jestem w stanie z takich manewrów zrobić. A? Ja potrafię. Tak? Zapraszam do auta. Źle. Gdzie masz furę? No ja, czekaj, nie wiem czy ja mam tutaj. A mam. No to można wsiąść w to w sumie. A? Dobra, ja wsiadam. O nie, wsiadłem sobie do tyłu. Dobra, okay. Siedzę. Pojedziemy teraz pod domek niejakiej jedynej dziewczyny na tym serwerze. Nie, jedynej blondynki na tym serwerze. Proszę. Dobra, no to dobra. No ja znam, a będziesz mi mówił gdzie mam jechać, czy... A znasz teraz, dobra, prawo. No prawo. Przecież, no wiesz, bo ty decydujesz, nie? Prawo. Prosto cały czas. Prosto, prosto, prosto. Lewo, mocny zakręt, wjazd na posesję. Nie, kurde, na trawę, niszczymy trawnik. Ej, wysiadłem sobie z tyłu, bo już wysiadłem niechcący. Niszczymy trawnik. Dobra, nice. Okej. Twoje zadanie. Ale my teraz od nie wyjedziemy. Ale ty wymyśliłeś teraz. Wyjedziemy, kurde, hopie. Dobra. No patrz, bo no. Biorę skuter. Nie no, czekaj, bo muszę stąd wyjechać autem jakoś, bo ale mnie teraz wpakowałeś w kaszanę. Pomagam. Pomagasz? Gdzie ja pomagasz? Wciągam z pomocą. No tak średnio ci to idzie, widzę, czekaj, ja tu wiem jak. Chodź. Czekaj, ja już, patrz, dam, a dobra, no postawiłeś to tak, że akurat, dobra. Widzisz, to był kiepski pomysł z twojej strony, żeby tutaj, prawda, wjeżdżać. Tu trzeba zaparkować na poboczu. Dobra, no co dalej? Nie, dobra, a po co my tu przyjechaliśmy? Sprawdzić, czy nie ma błędów w pisowni. Aha, no tak. Nie, no wszystko jest na miejscu. Tam? Ale wiesz co, ja bym to upiększył. Bo to tak jest, dobra. Wiesz, tak byle jak. A jak zrobisz ul, kropka, flakowa, prawda, tu damy 27. A tu zrobimy tak, bierzemy to i ul, flakowa, 04. Wygląda to solidnie i podoba mi się ten pomysł. Podoba ci się, tak? Dobrze. Jeszcze jedną rzecz trzeba tutaj dorobić, ponieważ jak widzisz... Dziura... O kurde, sekretne przejście! Ale... A to jest drabina. Wow. Dobra, nie wiem, czy tam, nie powinniśmy tu wchodzić. Czekaj, wyjdźmy. No, lepiej nie. Dobra. To było na ale drabinę, drabinę można tak postawić. Okej, okay. A więc tak. Kolejną twoją misją jest wejście do tego samochodziksa. No, wykonana. Proszę jechać na plac manewrowy na ośrodku. Dobrze. Widzę, że zna pan drogę bardzo dobrze. No, proszę ja bezbłędnie, mistrzem, no. Bezbłędnie wykonać łuk. Bezbłędnie wykonać łuk, dobrze. Zaczynamy od tego, żeby... Czekaj, najpierw trzeba tu wjechać. Tak się zaczyna łuk. Dobra. Propsuję. Teraz tak, tu jedziemy do przodu. O. Nie no, jest! Widać, że instruktor. No dobra. Widać, no hopy, przecież ja tutaj całe życie tak jeżdżę. Okej, okay. To w takim razie proszę teraz jechać pod domek mojej przyszłej dziewczyny. Aha, dobrze. Twoje siostry, jak co? Dobrze, domyśliłem się, ale nie podoba mi się to. Dlaczego? Mi się bardzo podoba. Proszę tam zajechać. Okej. Okay. Jeszcze kawałeczek. Ale ty zauważyłeś, że ja popełniłem błąd w tym momencie? Nie, i ten błąd. I ja właśnie cię podpuściłem teraz, ty jesteś samym instruktorem. Ale dlaczego? No chodź tutaj. Dlaczego? Bo ja pojechałem tutaj pod prąd. Bo tu jest droga jednokierunkowa. Ale hopie. Wytłumacz mi jedno sprawozdanie. Czy tam jest zakaz wjazdu z którejkolwiek strony? No nie, bo jest źle zrobiona droga, no ja się nie zajmowałem znakami, nie? Ale tu, nie ma znaku, nie ma zakazu. Ale prosta tu jest, piła. Ale patrz, bo tutaj do tego momentu jest jakby, tutaj dalej powinno być tu zakaz. I tu powinien być skręt w prawo, że tu trzeba skręcić. No ale dobra, to już nieważne, jest po prostu niedopracowana trasa, dobra, więc okej, okay, dobra, wróćmy tu do tego co ja było, tego no. Nie widzieć, więc okej, okay, tak, dobra, no. Teraz tak, co tutaj? Twoje siostry i napisz na tej tabliczce, ponieważ my trochę ręce bolą, napisz na tej tabliczce
Ładnie dziś wyglądasz, spacja Dave. Dave'ik. No. Do roboty, chopie. Robię co chcę dzisiaj z tobą, haha. pisz i płacz. Dobra, no. Ładnie dziś wyglądasz, Dave'ik. Kozak, dobra. Nie, ale teraz to wiesz, tak. Wiesz o co tu chodzi. Ładnie dziś wyglądasz, Dave'ik. Kurde. No, jedziemy dalej. Wykonałem zadanie. Ej, ale proszę tam nic nie poprawiać. Ja wykonałem swoje zadanie perfekcyjnie. Napisałem, co miałem napisać. Co ty tam zmieniasz? Jak? Co chodziło o mnie, że ja... Dobra, nieważne. Dobra, no ale ty jesteś, kurczę, kombinator. Gdzie? Teraz tak. Jedź, kolego. Prosto cały czas. Dobrze. W dalszym ciągu prosto. W dalszym ciągu, w lewo. Jak w lewo? Tu nie można skręcić w lewo, gdzie? Nie interesuje mnie. Ale gdzie w lewo? Tu. Ale co ty, ale co ty wymyślasz w tym momencie? Ładuj się! Co ty wymyślasz w tym momencie? Gdzie ja, co ty chcesz, żeby ja tu jeździł? Tutaj, gdzie ja jestem, dobrze. No i wal tutaj drifta. Ale nie da się walić driftów, tu się da tak... No to jest wszystko, co mogę zrobić. Ale driftcior! Dobra, robię ci parkour autem. Co? Jaki robisz parkour? Dziś teraz parkour autem. Nie. Dobra. Nie ma prawa udać, Dave'ik, dlaczego? Dawaj. Tak się nie jeździ autem. Parkour autem. Parkour autem. Nie, kurde. Dobra, no, pomogę. To jest nie do zrobienia. Pomogę? Czekaj, jeszcze raz muszę nawrócić. Ale co ty wymyśliłeś w tym momencie? Dobra, pomogę parkour autem. Ja prawie wypadłem. Co jest? Dobra. Nie, no co ty wymyślasz? Proszę kontynuować swoją jazdę, proszę nie przestawać. Nie, czekaj. Dlaczego? No. O, coraz bardziej mi się to podoba, dobra. No nie, no, ale... Dobra, już, lecimy dalej. Nie, ty zaraz zauważysz. O co ci ale chodzi? Zauważysz konsekwencje. Nie, no, Dave'ik, tu nie powinniśmy być w ogóle, tu nie ma jezdni, nie rozumiesz? Jak dobra, nie ma, ostatni, nie ostatni ma raz przechodzę parkour, tak? Nie, jeszcze nie możesz. Dlaczego? Ale Dave, hihik. Nie, skonstruuję go. Musimy stąd pojechać, bo ja, wiesz, jestem policją, nie powinienem tutaj być. Dobra, no dawaj, teraz. Dobra. Ostatni raz robisz parkour. No ale... Ej! Aha! Zatopiony! Dave'ik, ty zwariowałeś. Co to jest za parkour? Dlaczego on mnie doprowadził do wody? Stary, zatopiłeś kolejny wóz. Dlaczego ty to zrobiłeś? Dlaczego? Ja nie widziałem, gdzie ten parkour robi. No dlaczego ty mi kazałeś takie coś zrobić? Nie, ale parkour wyszedł, myślę, cacy. No super, no ale dlaczego takie coś zrobiłeś, Dave'ik? Kolejny wóz jest, kurczę, do wyrzucenia. I leży tam na dnie, kto go wyłowi? No przecież to jest... Kurczę, już żałuję, że ci pozwoliłem decydować o takich rzeczach. Dobra, słuchajcie, w tym momencie dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku, w którym Dave'ik będziesz mi odkupywał auto. Nieprawda. Bo było drogie. Trzymajcie się, widzimy się jutro. Na razie. Pa, pa.